Hej, cześć, siema, no, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94. Wracając jeszcze na chwilę do Metro 2033 i Metro Last Light. Słuchajcie, mamy do wyboru amunicję. A wśród nich znajdziemy coś takiego jak śrut. 12 x 70mm. Łuski tych nabojów nie wyglądają najlepiej, a ładunek jest stworzony metodą chałupniczą, ale i tak mają sporą moc. Naboje do karabinu szturmowego. Standardowe naboje 5,45 x 39mm. Wytwarzane w metrze po wojnie pociski te są gorsze od swoich przedwojennych odpowiedników pod każdym względem, z wyjątkiem dostępności. Stalowe kulki. 15mm kulki z łożyk są idealną amunicją do broni wytwarzanej chałupniczo. Są gładkie i można je spotkać w wielu mechanizmach metra. Naboje do pistoletu. Magnum kaliber 44. Ze względu na duży ciężar, pociski tego kalibru mają dużą moc. Naboje są produkowane w metrze. Amunicja do karabinu snajperskiego. Naboje karabinowe 7,62 x 54mm, opatentowane przed I wojną światową i produkowane masowo w trakcie II wojny, są łakomym kąskiem dla snajperów po III wojnie światowej. Bełty. Metalowe bełty Helsinga wymagają precyzyjnej obróbki, a więc ze względu na wysokie koszty produkcji są rzadkie i bardzo cenne. A także jest dodatkowe typu nóż do rzucania. Idealna broń do cichej walki na bliską odległość. Stalowe noże do rzucania są kute na zimno przez wielu kowali w metrze. Mina przeciwpiechotna. Ta produkowana chałupniczo mina przeciwpiechotna jest znacznie gorsza od przedwojennego odpowiednika, ale dobrze sprawdza się w wąskich przejściach. Granat ręczny. Ten chałupniczo wyprodukowany granat to tak naprawdę kawałek stalowej rury wypełniony materiałem wybuchowym. Jeśli wybuchnie blisko wroga, jest całkiem zabójczy. Granat zapalający. Ta prymitywna broń zapalająca to praktycznie butelka wypełniona benzyną. Może być jednak bardzo niebezpieczna. I to jest tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi odnośnie amunicji. Mamy również filtry oraz apteczki, a także jest noktowizor czy prądnica, którą już zapewne widzieliście, podobnie jak notatnik nie świeczka, tylko zapalniczka. Tak więc to by było na tyle. Taki szybki, krótki materiał. No i cóż, ja się będę z wami witał w kolejnym materiale z podręczników broni. Trzymajcie się, hej!